Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w naszej pożarniczej serii. Myślę, że dzisiejszy temat Was zainteresuje, gdyż opowiem, jak wygląda krok po kroku od momentu, jak składacie dokumenty do badań lekarskich, całe postępowanie rekrutacyjne, kwalifikacyjne przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej. Przeczytałem sobie, słuchajcie, Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, a dokładnie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 marca 2018 roku, i wam to teraz przełożę tutaj z tego urzędniczego języka, można powiedzieć, na nasze. Pierwsze, co, od czego zaczniemy, to wymienię wam po prostu 9 tych etapów, a później je pokrótce omówię. Mamy 9 etapów postępowania kwalifikacyjnego. 5 z tych 9 jest obligatoryjne i zawsze przy każdym naborze występują, a pozostałe 4, które uwzględnię, nie są obligatoryjne i wszystko zależy od miejsca, w którym trwa rekrutacja, od danego wydziału, czy to od komendanta, czy od komendy, czy od danej komórki organizacyjnej. Wszystko to zależy. Pierwszy punkt. Ocena dokumentów. Piszecie swoje podanie oraz życiorys, nie? Druga. Test sprawności fizycznej. Te dwa elementy są obowiązkowe. Teraz wymieniam 4 nieobligatoryjne, nieobowiązkowe, które, tak jak mówiłem wcześniej, w zależności od miejsca, w którym odbywa się rekrutacja, każda jednostka organizacyjna ustala sobie własne zasady. No i teraz 4 w kolejności, jakie są w rozporządzeniu, które nie są obligatoryjne. Mianowicie test na akrofobię, czyli sprawdzenie, czy kandydat posiada lęk wysokości, czy też nie. Następny, 4 punkt, sprawdzian spływania. 5 punkt, dalej, nieobligatoryjny, test wiedzy. 6, też nieobligatoryjny, test kompetencyjny. 7, ocena dokumentów, drugi etap. 8, rozmowa kwalifikacyjna. I 9, badania lekarskie. No to wymieniłem już wam wszystkie, teraz je po kolei mówię. Punkt 1, ocena dokumentów. No, piszemy w nim zwykłe jakby podanie, które możecie znaleźć w internecie, oraz swój życiorys, jest jakby, można powiedzieć, to formalność. Po wysłaniu tych dokumentów komisja przywiela wam kwalifikacyjną odpowiedni tam numer kandydata i tak dalej. To jest akurat tutaj mało istotne. I następnym elementem rekrutacji jest test sprawności fizycznej. Słuchajcie, test sprawności fizycznej został zunifikowany w taki sposób, żeby go można było wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu. Zawsze teraz test sprawnościowy będzie taki sam, na takim samym sprzęcie, na terenie całej Rzeczpospolitej. I słuchajcie, generalnie nie ma teraz różnicy między egzaminem sprawnościowym do szkół aspiranckich, a do tak zwanego naboru z ulicy. Jest ten sam test, który zaraz pokrótce omówię, do SGSP. W tym roku kalendarzowym jest tak, jak było w ostatnich latach, czyli tor przeszkód. Jakie mamy generalnie, jakie mamy zmiany, co chodzi o ten test fizyczny? No, mamy tak, 3 konkurencje: podciąganie, BIP test i bieg po kopercie, który sprawdza nam naszą szybkość. Kobiety mają też BIP test i bieg po kopercie, lecz zamiast podciągania mają rzut piłką lekarską. I teraz tak, z każdej z tych 3 konkurencji możecie dostać po 75 punktów. Liczy się średnia arytmetyczna z tych trzech dyscyplin. Z każdej możecie dostać po 75. O progach powiem kiedy indziej, w ogóle o tym całym teście sprawnościowym dokładnie powiem kiedy indziej. No i 75 punktów, 3 dyscypliny i musimy mieć średnią arytmetyczną 55 punktów z tych 3. Dla pań 10 mniej, 40-45 punktów.
Na czym polega test na akrofobię, czyli test na lęk wysokości? Na niczym innym jak wejście po 20-metrowej drabinie z asekuracją ustawioną pod kątem 75 stopni do podłoża i samodzielne zejście. No, dla mnie to chyba nie jest to nic trudnego, nie, jak myślicie. Chociaż zastanawiam się, dlaczego to nie jest obligatoryjne, bo myślę, że każdy powinien na takie coś wejść, bo strażak nie powinien mieć lęku wysokości. Dobra, czwartym nieobligatoryjnym punktem, tak samo jak ten test na lęk wysokości, jest sprawdzian umiejętności pływackich na basenie. Macie do przepłynięcia 50 metrów w czasie mniejszym niż 60 sekund, stylem dowolnym. Może być to motylek, grzbiet, kraul, piesek, możecie nurkiem płynąć, jak chcecie. Ok. Piąty punkt, nieobligatoryjny, kwestia indywidualna odnośnie komórki organizacyjnej, która to przeprowadza. Test wiedzy, który składa się z 20 zamkniętych pytań, na które macie 20-25 minut. W każdych pytaniach macie 4 odpowiedzi, w którym jedna jest prawidłowa. 20 pytań. Więcej niż połowa zalicza, czyli 11 punktów z tego testu daje nam wynik pozytywny. O czym może być ten test? O funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej Polsce, Państwowej Straży Pożarnej, zadania, jakie mogą Was czekać na stanowisku, do którego tyczy się nabór. No ogólnie wiedza związana z pożarnictwem, z Państwową Strażą Pożarną. Kolejnym elementem, który może wystąpić przy kwalifikacji, jest test kompetencyjny, trwający 35 minut. W skład tego testu wchodzi 5 różnych kompetencji. Na każdą kompetencję 5 zadań, 3 odpowiedzi, 1 prawidłowa. Słuchajcie, jest to skomplikowane, raczej artykuł 36a ustawy, artykuł 36a ustęp 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 91 o Państwowej Straży Pożarnej. Widzicie to tutaj, tam sobie możecie przeczytać szczegóły. Dla pocieszenia powiem Wam, że ten test kompetencyjny jest bardzo rzadko stosowany. No, zamuliłem się już, 9 minut już nawijam w samochodzie, w którym jest dosyć ciepło, więc troszeczkę proszę Was o wyrozumiałość oraz tolerancję. Ok. Kolejnym, 7 punktem, to już obowiązkowym, jest ocena pozostałych dokumentów, które składacie. Tak jak kwalifikacje, wykształcenie, akcje w Ochotniczej Straży Pożarnej i tym podobne. O tym systemie punktacji powiem w osobnym poście, bo to jest strasznie dużo informacji i pewnie będę jeszcze raz tyle musiał gadać, co do tej pory, dlatego będę szybciutko tutaj zbliżał się do końca, żeby to było jak najbardziej klarowne. No, gdy już macie ten drugi etap sprawdzania dokumentów, o których tam wcześniej powiedziałem, następnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna. Obowiązkowa. Ocena dokumentów też obowiązkowa. I słuchajcie, co na takiej rozmowie kwalifikacyjnej Wam się mogą pytać? No przede wszystkim autoprezentacja, czyli przedstawienie swojej osoby. Mogą się Was pytać o Wasze słabe strony, o Wasze mocne strony. Na przykład jakie ja mógłbym powiedzieć, jakie moje są słabe i mocne strony. Słabe na przykład bym mógł wymienić, no jestem spóźnialski, zdarza mi się, no niestety, ale pracuję nad tym. Jestem zdecydowanie nadpobudliwy i czasami mi to przeszkadza w skupieniu się, ale za to pomaga generalnie w akcji, bo generalnie tą nadpobudliwość wyładowuje tutaj i sprawia mi to mega satysfakcję. Wręcz można powiedzieć, że ta wada tutaj jest przekładana na zaletę.
No czyli tak, słabe, mocne strony, co możecie powiedzieć o sobie. Spytać was się mogą motywacje, dlaczego chcecie zostać funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Jaka jest wasza właśnie motywacja do tego podjęcia? I czy posiadacie umiejętność przekazywania, odbierania informacji, czy potraficie się odpowiednio wypowiadać? Co tam jeszcze? No i generalnie tak jak w teście o wiedzy, może się was psycholog, nie wiem, jakiś test wiedzy pożarniczej zapytać, czy jesteście zainteresowani w temacie, czy też nie. No i ostatnim etapem są badania lekarskie. Czyli reasumując, słuchajcie, mamy 9 etapów kwalifikacji. 5 jest obligatoryjnych, obowiązkowych, 4 są nieobowiązkowe, zależne od komórki organizacyjnej, która to prowadzi. No i co jeszcze wam powiem? A, dobra, no i w pozostałych odcinkach powiem wam o badaniach lekarskich, jak to mniej więcej wygląda. A także przeczytam wam, bo przeczytałem całe to nowe rozporządzenie i przeczytam. Powiem wam między innymi jeszcze o tym, jak wygląda system punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanych przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności, a także umówię, jakie punkty, ile i za co dostajemy, gdy mamy jakieś uprawnienia z UDET-u, SEP, czy też uprawnienia kierowcy zawodowego, ADR i inne sprawy, to w 2 kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się podobało, a jak się podobało, to lajeczki, komentarze, subiki, udostępniajcie to, bo słuchajcie, chyba zauważyliście, że teraz jak to się wszystko ruszyło, to jeszcze więcej daję z siebie, bardziej się wczuwam, bo lajeczki, subiki, followy i inne tego typu tematy strasznie mnie motywują do działania i to moje maniactwo pobudzają i dzięki temu coraz więcej ciekawych informacji wam przekazuję, takie jakie chcecie. Siemaneczko, dzięki, udostępniajcie, niech się wszyscy dowiedzą. Ciao! Always look at the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.